kierunku. Pozwólcie, że przedstawię osoby, które wspierają mnie na patronite.pl/ralindel. Możecie do nich dołączyć. Bardzo docenię, jeśli się zdecydujecie. Dawczynie pizzy: Adam Pawłowski, Renafe, Sakumiak, Paweł Lasecki, cześć, jestem Janek, Jacek Kiliański, Małgorzata Sajnok. Dawczynie kawy z ciastkiem: Marysieńka, Chryskus, Hypatia, Elej, Szabrowny Kucyk, Intega, Zuza K, Michał Piotrowski, Krzysztof Karliński, Kamil Kuliga i Chris Dobbs 97. Dawcy kawy: Aleksandra Lemierz, Marta Pieczyńska, Julia Gierynowicz, Łukasz Groblewski, Kropster, Adam, George Soros, Lila Watia, Damian Piotrowski, Martyna Wilczek. I dawcy herbaty: Arkadiusz Gumiński, Estilia, Wlubel, Junkersium, Splend, KTBM32, Rewo i Jakub Kołodziejczyk. Witam was, witam was, witam was, witam was, witam was, jajkot, 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 hejkot. Słuchajcie, dowiemy się teraz ważnej rzeczy. Dowiemy się teraz ważnej rzeczy, dowiemy się, czego nie mówić dziecku. Ja mam kilka. Ja mam kilka sugestii. Ja mam kilka sugestii, bo mam, mam hashtag doświadczenia, trademarked, które są. Kiedy będę miał opcję boostu na głównej Twitcha? What? Nie wiem, Dungey. Ja nie korzystam nawet z głównej Twitcha, więc nie wiem, o czym mówisz, szczerze mówiąc. No można zrobić, aby się pojawić na głównej. What? Nie mam pojęcia. No wiecie, do partnera jeszcze kawałek drogi, nie? A ja nie jestem partnerem. Dungey, ja jestem... ja nie jestem partnerem. Do partnera brakuje mi stałej 75 wyświetleń. W sensie 75 widzów. Dlatego Maja Staśko wskoczyła i tak miała partnera. Chociaż nie wiem, czy ona ma partnera ze względu na staż, ale na pewno było jej dużo łatwiej. Jestem towarzyszem. Więc wiecie, no zależy mi na tym, żeby podbijać tą średnią widzów, natomiast różne rzeczy się różnie klikają, w różnych momentach się różnie klikają, więc trochę jest to poza moją kontrolą. No. Jutro... Bardzo się na przykład zastanawiam, jak dużo jutro będzie wyświetleń, kiedy będę rozmawiał z Polą Matysiak. Bardzo się zastanawiam. Muszę jej jeszcze jednego maila dzisiaj wysłać, co prawda, ale się zastanawiam. Łatwiej zaczynać, jak ma się dużą społeczność z innego miejsca wcześniej. Wiesz, Rezarus, ja tkwiłem na jakichś malutkich ilościach followersów, liczbach followersów przez 3 lata. A potem... Ja muszę napisać do Razemów. Może podbiją. W każdym razie ja tkwiłem 3 lata wspinając się do 200, a potem bardzo dużo wystrzeliło, nie? Więc tak to wygląda, tak. Yo, spójrzmy na to, czego nie mówić dzieciom. Ja mam kilka swoich pomysłów, na przykład nie wmawiać dziecku, że jest grube. To jest ta super rzecz, którą rodzice potrafią robić. Szczególnie jak nie jest. Z niezwykle chłonną istotą, zdolną do pojmowania niemal wszystkiego, co do niego trafia. Nie inaczej jest w przypadku słów wypowiadanych przez rodziców. One są tak naprawdę najistotniejsze, gdyż rodzice siłą rzeczy stanowią dla dziecka pewien wzorzec i autorytet, przynajmniej w początkowych latach. Tangil? Ja napiszę też po prostu do osoby, która prowadzi socjale Razemów, nie? W sensie do
profilu Razemów na Facebooku. Ostatnio podali, jak z Darią Gosek-Popiołek rozmawialiśmy. Zresztą jestem ciekaw, czy ktokolwiek w twojej partii zauważył tą rozmowę. A to Anna Sikora jest? O, wow! To oni są wyznacznikiem tego, jak należy się zachowywać, uczą pojmowania emocji i wyrażania ich. Dzieci natomiast uczą się przy okazji. Przy okazji zabawy, naśladowania czy słuchania. Dlatego nie będziesz tłumaczyć swojemu kilkuletniemu synowi, czym są emocje. Wywnioskuje to na podstawie twoich zachowań, tego, jak się do niego zwracasz i jak sam je wyrażasz. Aczkolwiek moje konszachty z Razemkami są takie, że znam parę z nich, na przykład Tangila. I no, do Darii Gosek-Popiołek udało mi się dobić samodzielnie, do Pauliny Matysiak dobijamy się dzięki Tangilowi, ale i znam parę osób, które jest albo było w partii, nie? No więc mówię, jestem bardzo ciekaw, czy ktokolwiek w partii Razem zwrócił uwagę na tą rozmowę z Darią, bo ja byłem z niej zadowolony, ona chyba też, ale nie wiem, czy to kogokolwiek zainteresowało w sumie. Własny przykład jest najistotniejszy w budowaniu zdrowego rozwoju twojej pociechy. Jeśli będziesz... Przepraszam, nie powiedziałem najważniejszej rzeczy. No ale potem był na YouTubie Tangil. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jestem... Kiedy ADB? Nie wiem. Uważajcie teraz, bo teraz będzie Accidentally an Ally. Patrzcie na ekran. I jestem ciekaw, kto z was pierwszy zarejestruje. Dlatego nie będziesz tłumaczyć swojemu kilkuletniemu synowi, czym są emocje. JPL. Nie. Zobacz, kto jest. Zastanów się przez chwilę, kto jest podmiotem na tym obrazku. Kto jest podmiotem w tej scenie? Jak się już zastanowisz, kto jest podmiotem w tej scenie, to posłuchaj. Żania ich. Dzieci natomiast uczą się przy okazji. Przy okazji zabawy, naśladowania czy słuchania. Dlatego nie będziesz tłumaczyć swojemu kilkuletniemu synowi, czym są emocje. Wywnioskuje to na podstawie twoich zachowań. Tak, Dozy. Jak się do niego zwracasz i jak sam je wyrażasz. Własny przykład jest najistotniejszy w budowaniu... Ej, ale to nie do końca jest prawda, bo dobrze jest do dzieci mówić o emocjach, w sensie... Dziecko rozumie emocje. Jak powiecie dziecku, że komuś jest smutno czy źle, to dziecko je zrozumie, nie musi chłonąć pasywnie. I dobry rozwój emocjonalny jest bardzo mocno oparty też na tym, żeby komunikować się z dzieckiem tak, żeby w sposób, jaki ono zrozumie, a nie po prostu, nasiąknie. Zdrowego rozwoju twojej pociechy. Jeśli... I kilkuletnie dziecko zrozumie, czym są emocje jako zjawisko, więc tak, no właśnie dokładnie o to chodzi. I będziesz się zwracać agresywnie bądź deprymująco, to właśnie taki sposób dziecko uzna za naturalny. Będzie bronić swoich racji za pomocą dokładnie tego mechanizmu. Okej, to było dla mnie trochę triggerujące. Nie zaprzeczyli sobie, ale... Bardzo boleśnie wiem, że to jest prawda. To, co właśnie powiedzieli.
To znaczy, że dziecko, któremu się pokaże, że komunikacja, że dyskusja prowadzi się krzykiem, bardzo to przyjmie. I to jest jedna z tych rzeczy, z których się cały czas leczę. Mając 34 lata. Więc... Oj, mogę wam powiedzieć na 100%, to jest jedna z tych rzeczy, które siadają jak marzenie. Gdyż przedstawiasz mu go jako wzorcowy i skuteczny. This could... weirdly sexual for no reason. To u mnie przez to powstał strach przed krzykiem i głośnymi dźwiękami. No ja właśnie... Skuteczne. Kiedy natomiast będziesz okazywać czułość i zrozumienie, a także spokój... I będziesz pić ze swoim dzieckiem? Kiedy będziesz pić ze swoim dzieckiem? Nie tłumaczyć, skąd takie, a nie inne decyzje zapadają w rodzinie, to właśnie takiego sposobu komunikacji nauczysz swoje dziecko. Są jednak takie zwroty, które niemal każdy... O, poczekajcie, bo ja jestem teraz ciekaw. Wszystko to słyszałem. Każdy z nas słyszał w dzieciństwie, a które są jednocześnie totalnym zaprzeczeniem dobrego rodzicielstwa. Z tego odcinka dowiesz się, czego nie mów. Nie, moje ulubione to jest jak... A Maciek tu ma same piątki. Tak, ale Maciek jeszcze zamordował mojego kotka. No, czy ja ci mówię, że masz być jak Maciek? Mówić do swoich dzieci. Bo ja tak mówię. Znane i lubiane powiedzonko niemal każdego rodzica. O, no ale... No ale co to, co tutaj, co tu się dzieje? To nie jest, ja wiem, że to nie jest, no, to nie jest dobre liternictwo. Co tu się zadziało? Co to w ogóle jest? Czy wy to w kanwie składacie i nie umiecie zrobić separatora? Natomiast przyjrzyjmy się, co tak naprawdę się za nim kryje. Kiedy dziecko ma jakieś zadanie i nie rozumie sensu wykonania tej czynności... No dobra, cofam to. Tu brakuje spacji. ...to pewnie zapyta, dlaczego ma to zrobić. I jest to w sumie naturalne zachowanie, że zadaje takie pytania. Dorośli również tak postępują, kiedy nie rozumieją, po prostu pytają dlaczego. I teraz, co pomyśli dzieciak, kiedy na swoje pytanie nie usłyszy żadnej sensownej odpowiedzi, żadnego argumentu popierającego? Pomyśli dokładnie to, co każdy dorosły w analogicznej sytuacji. Ktoś tu nie ma argumentów, więc ucieka się do zdominowania autorytetem. Oczywiście dziecko niekoniecznie może zbudować sobie słowną Tylko, że jak mówią to dorośli to zazwyczaj są niezmiernie głupi. Na przykład osoba, która skomentowała materiał o Wiedźminie pisząc: no, ale to jest bardzo realistyczne, że przemocowcy... często są w naszym świecie bezkarni. Powiedziałem tak. Mago ninjowie też są w naszym świecie popularni? I odpowiedź brzmi: no i? No i jak? No i nie będę z taką osobą dyskutował. Nie dlatego, że skończyły mi się argumenty, tylko dlatego, że szkoda czasu, nie? Interpretację takiego zjawiska, ale na pewno coś takiego podświadomie odczuje. Dlaczego muszę robić zadanie domowe? Bo pani w szkole kazała. Chcesz dostać jedynkę? Obraz wielu konwersacji wśród polskich rodzin. A czy nie lepiej byłoby wytłumaczyć dziecku... A jak dziecko odpowie chce, no to trzeba w pierdol mu spuścić. Dlaczego edukacja i wiedza jest istotna, niż używać argumentacji o najniższej możliwej jakości, czyli żerującej na strachu? No dobrze, ale tutaj problem jest taki, że szkolnictwo też wychowuje strachem. Używając zwrotu, bo ja tak mówię, znacząco obniżasz swój autorytet w oczach dziecka. To prawda. Zwłaszcza, kiedy zadaje ci istotne dla niego pytania. A skoro już przy nich jesteśmy, co się głupio pytasz?
Czyli kolejny, deprymujący zwrot. Należy wziąć pod uwagę, że dla dziecka nie wszystko może być tak naturalne i oczywiste jak dla dorosłego. Wręcz nie powinno być, bo zabiłoby to jego ciekawość poznawania świata. Pytania, które zadaje dzieciak, są wynikiem zafascynowania światem, poszukiwania odpowiedzi na nurtujące zagadnienia i próby zderzenia otrzymanych odpowiedzi z rzeczywistością. Z każdą kolejną, deprymującą odpowiedzią zabijasz w dziecku jego ciekawość. Zabili krówkę! Krówkę zabili! I chmurę, biedna chmura. Czyż, że nie ma sensu drążyć prawdy i spróbować jej zrozumieć? Coś wygląda... Ale wiecie, co zauważyłem? I trochę mnie to, nie wiem, bawi. A oni robią tak duży... oni robią tak duży recykling swoich animacji, że ten miecz na przykład to już widzę któryś raz, nie? Da tak, a nie inaczej i koniec, kropka. Po co się doszukiwać? A powinno być wręcz odwrotnie. O, a te strzałki nawet to już zadane w trzech zadanych materiałach były. Nie ma sens i nie rozumiesz, po co padło z ust twojego dziecka, to spróbuj je odwrócić. Tak mózg też. Rozmową, żeby coś wartościowego z niej wynikło. Przykładowo, możesz usłyszeć pytanie. Dlaczego mamy 5 palców u dłoni? Odpowiedź nie jest oczywista na pierwszy rzut oka. Zdecydowana większość ludzi po prostu tego nie wie. Natomiast tak przyzwyczaiła się do faktu posiadania swoich palców, że uzna głupotę o to pytać. Tymczasem nie dość, że nie jest to głupie pytanie, bo intrygujące naukowców już od 10 lat, to jeszcze do tej pory nie znaleziono na nie jednoznacznej odpowiedzi. Mówisz. No i jak możesz powiedzieć dziecku? Nie trzeba spuszczać w pierdol. Głupi klaps czy raz pasem wystarczył, żeby gotowy podniesienie gipsy, ponieważ na kogoś się zrywał. No rozumiem to. Wiesz co? Chyba nie są ze stoka. Mam wrażenie, że oni składają te karty tekstowe w Canwie. Całkiem poważnie mówię, bo sam używam Canwy. Ale o ile te rzeczy, o ile cały zbiór ich... animacji nie pochodzi z Canwy, to potencjalnie mogli sobie zrobić, wyprodukować po prostu małą ilość i cały czas używać w kółko. Zresztą powinno być to chyba w przypisach, jeżeli mają animatora, montażysta, fingerdrawing.info, blogpost it. To brzmi jak... Aha. Wait, what? Czy oni wzięli... Czy ich tło kanału jest po prostu kalką z tych stron? Ej, no... Oni mogli wziąć po prostu na pałę obrazek. Ej, totalnie jestem ciekaw, czy oni za to zapłacili. No i nie stać mnie niestety na roczny abonament Canwy, to jest największy ból, papieżówka. Pokażę wam tylko coś. Zobaczcie tę kocią mordę. Gdzie oni używają tego? Już wam pokazuję. A tutaj? Ej, nie powiecie mi chyba, że to jest kradzione. No, miałbym nadzieję, nie? Korektor tekstu, scenarzysta, montażysta. No.
Autor kanału nie rzeczy sobie żadnych praw do zdjęć grafik zawartych w tym filmie. Materiały wykorzystane w ramach dozwolonego użytku w celu umożliwienia lepszego zrozumienia podstawowych informacji. W sprawach dotyczących praw autorskich proszę o kontakt pod tym adresem. O, wow. O, wow. No, po takim sformułowaniu... Przy tak sformułowanym zapisie wcale się nie zdziwiłem, jeżeli ten obrazek jest pożyczony. ...że do przetrwania wystarczyłoby mniej palców, ale 5 dało nam przewagę nad pozostałymi gatunkami. Dzięki nim powstało wiele narzędzi i wynalazków, które nawet by nie przyszły człowiekowi do głowy, gdyby ilość palców była mniejsza. Nie powstałaby nawet koszykówka. Oczywiście w takiej formie... Gdybyśmy mieli 3 większe palce, większość z nich tych rzeczy mogłoby spokojnie powstać. Dlaczego nie? 3 duże, długie palce, jak E.T. i jedziemy. Jaką znamy dzisiaj? Nie powstałoby wiele instrumentów muzycznych, jak chociażby skrzypce czy saksofon. Istniałyby pewnie, lecz w bardziej ograniczonej formie. A sama muzyka byłaby uboższa o wiele wybitnych utworów fortepianowych, wymagających nieustannego udziału wszystkich palców. To wszystko dzięki nim. Więc albo zanim kiedykolwiek ninja. Powiesz swojemu dziecku, że zadaje głupie pytania, to dobrze się nad tym zastanów. Nie mam teraz czasu. Czy głupie pytania... Hey, by the way. Czy chcemy policzyć palce tego zombiaka? To dobrze się nad tym zastanów. Nie mam teraz czasu. Czyli jedna z najsmutniejszych rzeczy, które dziecko może usłyszeć. Oczywiście zdarzą się sytuacje, w których naprawdę rodzic może nie mieć czasu, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że dziecko to takie stworzenie, które potrzebuje wiecznej uwagi. Każdą minutą spędzoną z nim buduje się jego przyszłą osobowość i charakter. Nieważne, czy dzieciak przychodzi do ciebie z jakąś drobną rzeczą, czy z istotnym problemem. Postaraj się znaleźć chwilę i dać to, czego oczekujesz. Mąkę bardziej się czepiałem dla beki, to nie było na poważnie. Dziękuję najbardziej, czyli... Ta rączka to szablon z zombiaka Halloween, no właśnie. Uwagę. A jeśli faktycznie nie masz w danym momencie czasu, to zaproponuj późniejszą godzinę. Na przykład po pracy. To dużo lepiej brzmi, kiedy obiecujesz, że porozmawiacie po pracy, niż kiedy wprost powiesz, że tego czasu dla niego nie... No i zobaczcie, tu znowu nie ma spacingu. Masz. Byle nie były to puste obietnice. Bo co z tego... Łacina! Że obiecasz dziecku rozmowę, zabawę czy prezent, skoro nie dotrzymasz słowa. Jeśli za drugim, trzecim czy dziesiątym razem nie będziesz wiarygodny i... Akordeon ma tyle klawiszy, bo ludzie mają 100 palców. Dokładnie, tak. Konsekwentny, to dziecko będzie wiedzieć, że twoje porozmawiamy później oznacza dokładnie tyle, co odejdź i daj mi spokój. Pytanie, jakie lekcje wyciągnie z tego twoje dziecko? Po pierwsze, poczuje się nieszanowane. Po drugie, nauczy się, że słowa nie są zobowiązujące i można je wykorzystywać dowolnie, jeśli tylko służą jakiemuś celowi. Po trzecie, zaufanie do ciebie jako rodzica zostanie mocno podburzone. Okropne. A przecież to właśnie rodzice są pierwszymi osobami, którym... Jak na giełdzie. To znaczy, wiecie, wydaje mi się, że rzucanie takich ogólnych stwierdzeń, nie mówię, że nie mam czasu, trochę mija się z rzeczywistością. W sensie, że to jest troszeczkę tak, że tu niedokładnie chodzi o to, że powiecie, że nie macie czasu. No bo może się zdarzyć, że nie macie czasu. I powiedzenie, porozmawiajmy o tym później, niekoniecznie jest najlepszą strategią. Tylko ważne jest to, żeby traktować dziecko jak partnera, któremu się tłumaczy, dlaczego pewne rzeczy się dzieją. W swoim życiu zaufa dziecko. Zaufa w pełni i pewnie będzie ufać do końca. Jednak po co taką relację niszczyć? Nie jestem pewien, czy to jest właściwa porada. Nie mów dziecku, że głupie pytanie, tylko znaj na nie odpowiedź. Problem jest taki, że często pytanie jest dobre, a tylko rodzic nie ma pojęcia i to podkopanie autorytetu te twarzy. No tak, no ale sam rozwiązałeś ten problem, Dino, dalszą częścią tego, tej wypowiedzi. Inni mają gorzej. To są słowa, które niezwykle ciężko obalić, bo prawie zawsze znajdzie się na świecie ktoś, kto rzeczywiście ma w życiu gorzej. Trudniej może być chociażby przez wzgląd na chorobę, śmierć bliskiego, biedę czy wojnę. Jednak co tak naprawdę takie powiedzonko wnosi do relacji z dzieckiem?
Czy nie jest to wypowiedziane między słowami? Nie muszę być dla ciebie lepszym rodzicem, bo są gorsi ode mnie. Cóż, stosując identyczną analogię, wokół znajdzie się pełno osób, które mają lepiej. Waga argumentu dokładnie taka sama. Jednak z jakiegoś powodu nie jest on brany pod uwagę przez wychowawców. Owszem, uświadamianie dziecka, że pod wieloma względami ma szczęście w życiu, jest dobre. Natomiast nie należy tego zwrotu używać. No spoko, tylko na bazie wdzięczności, na bazie tego, że rozumiemy wdzięczności. ...używać jako usprawiedliwienia swojego rodzicielstwa. Podobnie jak słów, które stały się swego czasu dość popularnym memem. Czyli ja w twoim wieku, słyszysz to zdanie jako dziecko i już wiesz, że twój rodzic nie ma argumentów, więc odwołuje się do czasów, które rozumiał, bo za obecnymi nie jest w stanie nadążyć. Oczywiście tak wygląda to z perspektywy dziecka. Świetnie jest informować i rozmawiać o tym, jak jedno czy dwa pokolenia temu wyglądał świat. Ile rzeczy się od tamtej pory zmieniło i jak bardzo się one zmieniły. Ale warto też wziąć pod uwagę, że świat jest wciąż dynamiczny i argument o dzieciństwie twojego ojca jest niewiele wart w kontekście dobrego rodzicielstwa. Inne czasy to inne zasady. Opowiadaj swojemu dziecku jak fan... Ja najbardziej lubię, jak moi rodzice tłumaczyli mi, jak to moje studia są takie same, jak ich studia 20 lat wcześniej. To była moja absolutnie ulubiona rzecz. Fantastycznie kiedyś to było, ale miej również na uwadze, że kiedyś to dopiero będzie. Czemu nie jesteś jak syn koleżanki? Tak, te słowa również stały... Nie wiem, bo mnie nie urodziła? ...się memem, ale to świadczy o tym, że niezwykle często można się z nimi spotkać. Mógłbyś być jak brat, siostra... Ej, czy możemy dać sobie chwilę na to, żeby... O tym, że niezwykle często można... Zobaczcie, jaka... Żyrafa! Co tu się... Co żyrafo? You are valid, żyrafo! Chibi żyrafa to też dobra żyrafa. Można się z nimi spotkać. Mógłbyś być jak brat, siostra. Podczas gdy byłem na studiach. Kuzyn i tak dalej, i tak dalej. To ciągłe porównywanie do innych i stawianie w gorszym świetle przez rodziców to tragiczna metoda wychowawcza. No ja rozumiem. Pomyśl sobie, ile razy w życiu usłyszałeś... Purpiana, ale ja tylko mówię, że jest valid. Słyszałeś od rodzica, czego ci brakuje i co powinieneś bądź powinnaś zmienić. A ile razy powiedziano ci, że jesteś cudownym dzieckiem? Dysproporcja pewnie jest ogromna. Nie chodzi oczywiście... Zadam wam pytanie. I akurat to nie jest moje doświadczenie, dlatego nie traktujcie tego jak o, właśnie to jest... właśnie tego, bo tak pomyślałem, właśnie sobie uświadomiłem, że lepiej to powiedzieć zanim sobie, zanim zadam, bo... Znałem kogoś, kto miał ten problem. Czy zdarzyło wam się w życiu, że rodzice was wyzywali od kogoś? Nie wiem. Uja. A kogokolwiek. Używali aż tak ostrego języka. Widzę dramatycznie więcej tak, niż bym chciał. O, wow. O, wow. O, wow. No, ja poznałem dużo przekleństw, bo mój ojciec dużo bluźnił, ale nie w moim kierunku, if that makes sense. W sensie... Tangil, ty zdajesz się nie rozumieć modelu, nie wiem, ale się wypowiem. Oni... sprzedają bardzo dużo takich rzeczy, po których ty poklepiesz ich po plecach i powiesz prawda. I to tyle.
walczcie o to, żeby idealizować swoje dziecko, bo to również może być niezdrowe. Jednak, aby znaleźć równowagę... Zobaczcie, i musi być, nie idealizujcie swojego dziecka, to też może być niezdrowe. Ja myślę tak, że to jest dokładnie ten problem, którego większość dzieci doświadcza. Za dużo dobrego. ...wagę w pochwałach i radach. A jeśli już radzić, żeby coś zmienić, to na pewno nie w tak ordynarny sposób, jak poprzez porównania do innych. Dużo lepiej brzmi, kiedy powiesz do dziecka, że jest geniuszem z matematyki, ale nad polskim musi nieco jeszcze popracować, niż kiedy brutalnie rzucisz hasło. Kiedy powiesz w ten sposób do dziecka, to albo ugruntujesz jego przekonanie o własnej wartości, albo pokażesz, że jakkolwiek matematyka nie byłaby zajebista dla niego, to ciebie interesuje polski. Że ten twój kolega Mateusz ma piątki z każdego przedmiotu, a ty dlaczego nie? Podobnie sprawa ma się z wytykaniem pojedynczych błędów. Dziecko dopiero się uczy wykonywać pewne rzeczy, dlatego pytanie, dlaczego postąpiłeś tak, a nie inaczej, jest z góry źle postawione. Każda kolejna bardzo czynność i kolejne Henryk. Zadanie wykonywane przez dziecko to zdobywanie doświadczenia. Dlatego jeśli zauważysz, że coś zostało niewłaściwie wykonane, to nie krytykuj, lecz staraj się zrozumieć, z czego wynika błąd, wytłumaczyć to swojemu podopiecznemu i pomóc mu to naprawić. Nie dość, że dzieciak zdobędzie cenne doświadczenie, to jeszcze zbudujecie razem większy kolektyw relacji. Nie pyskuj. Grajcie z dzieckiem w CS-a. Na torcie wśród rodzicielskich powiedzonek. Każdy rodzic pewnie nieraz zdenerwował się na swoje dziecko, bez względu na słowa, które zostały przez nie wypowiedziane. Jednak tak jak była mowa w pierwszej części filmu, dziecko reaguje w taki sposób, w jaki zostało nauczone. Więc jeśli nadal będziesz je utwierdzać w przekonaniu, że dyskusję wygrywa się agresywnym zwrotem i dominacją siły, a właśnie na tym opiera się zwrot nie pyskuj, to tylko pogłębisz stan niezrozumienia między wami i pogorszysz te relacje. Nie dość, że słowa te są silnie negatywnie nacechowane, to jeszcze mają wulgarny charakter. Sugerują, jakoby dziecko miało pysk zamiast ust. Z wulgaryzmami ogólnie jest tak, że są wypowiadane w stanach silnego wzburzenia emocjonalnego. Jednak stosowanie ich przy dzieciach to rodzicielska porażka. Owszem, lepiej wyrzucać z siebie złe emocje słowem niż czynem, natomiast... Okej, i tutaj mam duży problem z tym, co powiedział. Na więcej niż jednym froncie. Po pierwsze, agresja słowna potrafi być bardziej krzywdząca niż fizyczna. I nie, to jest bardzo nisko ustawiona poprzeczka, jeżeli mówimy, no lepiej jednak słowem niż czynem. I to głównie dlatego, że mamy społecznie zakodowane, że bardziej straszna jest przemoc fizyczna. Tymczasem przemoc psychiczna może być dramatycznie bardziej szkodliwa dla osoby. A więc to jest jedna rzecz. I nie. Ale jest też druga strona tej monety. Wypowiadanie się, że rodzicielstwo jest takie albo takie, jest też zwrotem tak bardzo wartościującym do rodziców, że automatycznie odcinacie osobę, do której mówicie. Kto będąc rodzicem powie, a rzecz, którą robię jest przykładem złego rodzicielstwa, to super, a dobrze, że teraz to wiem. A kto powie, spierdalaj baranie. Nie będziesz mi mówił, jak mam dzieci wychowywać. Ja zresztą miałem taką sytuację, że jak byłem w Łodzi jakiś czas temu, w Arturówku w Łodzi, jest park linowy. I można się wspinać po drzewach i po różnych ciekawych przeszkodach przechodzić, tak? Tam są trzy poziomy trudności, nie, tam są dwa poziomy trudności i opcja po prostu zasuwania na tych o Jezus, jak to się nazywa? Na nie, tyrolkach, o, właśnie. I ja, ponieważ nie czuję się kompetentny fizycznie, nie wszedłem na górę, natomiast czekałem na osobę, która weszła. Bo sorry, wiem, jak jestem sprawny fizycznie i dla mnie to było zbyt obciążające po prostu. Koniec. No więc, czekając sobie na dole, zobaczyłem
sytuację, gdzie rodzice kupili dziecku wejście na trampolinę. Na te trampoliny takie, gdzie dziecko się, gdzie osoba się w tym, w takim specjalnym stelażu umieszcza, także ona ma, ona jest na dwóch linach, które pomagają jej wyżej skakać, a jednocześnie nie wypaść nigdzie, nie? No. I dzieciak wchodził, wszedł na tą trampolinę, na którą miał skakać i nie mógł się wybić. Ja nie wiem, czy to wynikało z tego, że się bał, czy że było mu tak na uprzęży, czy mu brakowało paru centymetrów po prostu do tego, żeby się odbić, bo był za lekki i po prostu nie mógł przez to się wybić i tkwił w tej uprzęży trochę bezradnie i mówiąc rodzicom, że bo on nie może, bo on nie jest w stanie. I ja siedziałem kilka metrów od tej rodzinki i słuchałem, jak matka darła się na to dziecko, że ono nie skacze, a ojciec szarpał dzieciaka, przyciągając go i mówiąc: no skacz teraz, co nie skaczesz? I wiedząc, jak agresywny jestem, bardzo odławiłem sobie w to, że we mnie jego krzyki bardzo narastały. W sensie, one bardzo mnie odpalały. Nie wytrzymałem. A powiedziałem gościowi, że krzykiem nie sprawi, że jego dziecko będzie wyżej skakać. I jeżeli nie widzi, co mu robi, to może powinien się jeszcze raz zastanowić. Nie wiem, czy to zmieniło cokolwiek, bo oni niedługo potem sobie poszli. Trochę odpuścili, ale ale wiecie, to jest jedna sytuacja z potencjalnie wielu. Jeżeli widzę, że dziecko płacze, bo na głupiej trampolinie nie może poskakać, bo nie, boi się, nie jest w stanie cokolwiek, to zastanawiam się, gdzie jeszcze takie rzeczy się dzieją. I z jednej strony chciałbym myśleć, że moja reakcja była potrzebna, z drugiej strony miałbym nadzieję, że ten ojciec był po prostu sfrustrowany, że zapłacił 30 zł i jego dziecko nie wykorzystało dobrze 30 zł, a nie, że jest zjebem, który potem się wyżyje na tym dziecku za to, że został ośmieszony. Bo szczerze nie wyglądał na ten drugi przypadek. Ale to nie jest pierwszy raz, kiedy widziałem w miejscu publicznym kłócącą się rodzinę i wywołuje to we mnie straszne emocje. Można było inaczej do tego podejść i zdeeskalować jako rodzic. Wiesz, moje zachowanie było stricte związane z tym, że dla mnie to był trigger. Bo w związku z czym moja zdolność racjonalnego obsłużenia takiej sytuacji też jest ograniczona. Natomiast to było coś, gdzie nie mogłem nie zareagować, nie? Mam szczerą nadzieję, że ten dzieciak ma dobrze na co dzień. Teraz jak byłem młodszy, widziałem, jak w sklepie jakieś dziecko oglądało zabawkę. Opadło mu na ziemię, ale zabawce nic się nie stało. Nagle kobieta, chyba jego matka, zwróciła się.
O, wow. Myślcie, w jakich warunkach była wychowywana osoba, która tak traktuje własne dziecko. Pomyślcie o tym, że to jest prawdopodobnie ciąg takiej przemocowości, które który przerwać może tylko osoba z wewnątrz, tak naprawdę. Świadomością, empatią, troską. Ojciec był w znacznie gorszych warunkach wychowywany, niż się zachowuje. Tylko wiesz, to prowadzi do tego, że myśli, że on już jest tym dobrym, nie? Zanim odpalimy resztę wideo, ja chciałem wam powiedzieć jedno. Dla mnie to wideo jest odpalające. Dla mnie to wideo jest stresujące. Boję się, że dla części z was też może być. Nie zmuszali, abym został ministrantem, by wynagrodzić Bogu, że wyleczył mnie z raka. Jesus Christ. Jeżeli kogoś z was odpala to wideo i czujecie się źle przez to wideo, pamiętajcie, po pierwsze, nie bójcie się mówić, bo budowanie społeczności, która dba o siebie nawzajem, jest ważne, a po drugie, pamiętajcie, jesteście valid, jesteście dobrymi owocami jego beli, jesteście wartościowe, wartościowi. I mam nadzieję, że to, że w momencie życia, w którym jesteście, trafiłyście na mnie, będzie dla was sumarycznie dobre. I że będziecie razem budować społeczność, która o siebie dba. Nawzajem też, nie? Moje słowa również mają silne oddziaływanie na psychikę współdomowników. Mogą powodować silny stres, zwłaszcza kiedy są poparte krzykiem. Takie warunki zdecydowanie nie stanowią podstaw do zdrowego rozwoju. A na koniec słynne: dzieci i ryby głosu nie mają. Tragiczne zdanie. Mimo że niekiedy nacechowane ironią, to jednak strasznie deprymuje i sprowadza dziecko do roli biernego wykonywacza poleceń, wręcz niewolnika. On ma swoje patyczki do gryzienia, Dozy. Który nie może posłużyć się swoją kreatywnością i wyrażać swojego zdania, lecz musi potulnie i grzecznie robić to, co mu się narzuca. Stąd wyrastają po latach dorośli niezdolni do odnalezienia się w życiu, kiedy nie mają nad sobą kogoś, kto narzuci im obowiązki i wskaże kierunek działania. Ponadto malutkie dzieci mogą jeszcze nie rozumieć tak skomplikowanej emocji, jaką jest ironia. Dlatego usprawiedliwianie się nią jest w tym przypadku kompletnie bez sensu. To jest prawda. Podsumowanie odcinka. Ktoś mógłby zarzucić, że czasem nie da się nie używać tych zwrotów, bo dzieci jest zbyt ciężko ogarnąć inaczej. Jednak jest to błędne myślenie. Dziecko jest jak gąbka, chłonie wszystkie zachowania dookoła. Jeśli karmisz je agresją, to... Ja z podstawki pamiętam, że mieliśmy chyba scenę, która budzi nasze emocje i kolega z ławki narysował, jak płacze, jak dyma, krzyczy i każe mu uczyć się grać na pianinie, bo jego rodzice mieli straszne ciśnienie, żeby był wyjątkowy i wszystko umiał jako dzieciak. Sygnalnie przed zamazanym rysunkiem w zeszycie udało, że nigdy o takim czymś nie wspominał, bo pewnie zabronili mu z domu z kimkolwiek rozmawiać o tym, że czuje się źle. Wow! To tak samo będzie ci odpowiadać. Narzekamy na źle wychowane pokolenia młodych ludzi. Jednak pomyśl sobie, skąd płynie przykład. Kto powinien być autorytetem, jeśli nie rodzic? To nie jest tak, że dziecko wybierze sobie tylko te dobre cechy, które ty byś chciał, żeby posiadało, a resztę zignoruje i będzie udawać, że nie wie o ich istnieniu. Nie chodzi tu o bezstresowe wychowanie, lecz o zdrowe podejście do relacji. Jeśli oczekujesz od dziecka miłości, zrozumienia i empatii, to dokładnie tych cech musisz je nauczyć.
podziel się w komentarzu. Dokładnie te rzeczy musisz dziecku dać. Poza tym, jeżeli chodzi o długopis i o gryzienie długopisu, to nie chodzi o to, żeby zjeść długopis, tylko chodzi o to, że on się po prostu ze mną bawi. On gryzie kable dlatego, żeby się bawić. On te wszystkie rzeczy, które robi, on robi po to, żeby się bawić, żeby zwrócić na siebie uwagę. Ty, tu masz jednorożca. Wujek Wojt dał jednorożca. Możesz gryźć jednorożca. Mniej bałaganu będzie od tego. W komentarzu, jakich ty zwrotów najbardziej nie lubiłeś. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Nie! Oh dear. Oh dear. No dobrze, to odhaczyliśmy to widełko. To jest taka esencja, nie wiem, albo się dowiem. Kiedy oni... Tak, były gorsze. Kiedy nie szerzą jakiś MRA bzdur, to po prostu klepią super oczywistości.